Przyjmijcie go oklaskami. Deszcz na betonie, działa. Jestem Cezary Graf z kanału Cezary Graf. Mówię o pieniądzach na swoim kanale. Złoto jest mi bardzo bliskie i chciałbym dwie rzeczy powiedzieć odnośnie prezentacji pana Jacka. Po pierwsze, nie ma sensu patrzeć, czy uncja kosztuje $20 mniej, czy $20 więcej, czy $50 mniej, $50 więcej. Złoto jest jedną z nielicznych rzeczy na tym świecie, która autonomicznie w sposób sensowny przechowuje wartość. Cały pozostały staw, czyli akcje, obligacje, derywaty, księgi wieczyste, waluty fiducjarne, co tam chcecie, to jest abstrakt. To nie istnieje. To działa, dopóki nie przestaje działać, a dopóki ktoś nie przestanie wykonywać swoich zobowiązań. Natomiast złoto inwestycyjne jest najzwyczajniej w świecie autonomiczne i każdy sensowny portfel majątkowy, inwestycyjny powinien mieć złoto. Nie 100% złota, bo to jest szaleństwo, natomiast 5, 10, 15, 20% jest bardzo rozsądne. I przy tym założeniu naprawdę nie ma sensu patrzeć, czy moneta kosztuje $10 mniej, czy $10 więcej. Po prostu to trzeba zbudować. I druga rzecz jest taka, rozumiem ten argument odnośnie wolności wyboru pomiędzy produktami złotymi, ale niech ta wolność wyboru się zawiera w monetach jednouncjowych z kanonu monet, czyli tam jest 5-6 monet, które tak naprawdę się handluje, nie ma w nich wartości numizmatycznej, nie ma cudów, one odwzorowują po prostu cenę złota na rynkach światowych. Minus oczywiście premium. I trzeba wybierać monety uncjowe z kanonu monet. I to jest całe inwestowanie w złoto. I to jest też piękne, bo jeśli są przedmioty, które są autonomiczne, na przykład dzieła sztuki, też teoretycznie to nie jest abstrakt prawny, tylko jest to coś, co leży. Tylko żeby dobrze inwestować w dzieła sztuki, to trzeba poświęcić 5-10 lat, żeby poznać ten rynek i nie zostać na nim wykorzystanym najzwyczajniej w świecie. Natomiast żeby zacząć inwestować w złoto inwestycyjne, wystarczy godzina na YouTubie. I to jest zasadnicza różnica, czy progiem wejścia jest 10 lat nauki, czy progiem wejścia jest godzina na YouTubie. Dla wielu z was godzina może być po prostu bardziej atrakcyjna. Złoto ma też większą płynność, ma tysiące zalet. Jest cudowne, trzeba je mieć. Ja będę dzisiaj mówił o doradztwie majątkowym, a raczej nawet rozdział jakby wcześniej przed doradztwem majątkowym, czyli o tym, co musi zajść, żeby w ogóle o doradztwie majątkowym można było mówić. Otóż musi być zgromadzony majątek i on jest zgromadzony na różne sposoby. Większość z was, przyjmijmy, że jest to 80%, będzie musiało zarobić na swój majątek. Nie ma innej drogi dla większości z was. To oczywiście może przybrać różne formy. To może być korpo, to może być jednoosobowa działalność gospodarcza, to może być praca w misiu, to może być praca w budżetówce. Różnie to bywa w życiu. Natomiast większość z was będzie musiało zarobić. Drugą opcją, mniej popularną, ale rosnącą w Polsce na znaczeniu, jej znaczenie rośnie, to dziedziczenie i dostawanie, czyli darowizny i spadki. I tu mądrze trzeba myśleć o swoich darowiznach i spadkach, niezależnie od tego, po której stronie tego zdarzenia faktyczno-prawnego się znajdujemy. Polacy nie umieją zupełnie o tym rozmawiać, poza bardzo bogatymi ludźmi. Powinni, bo w momencie, jeśli tego się nie planuje i nie robi się tego z głową, szczególnie jeśli chodzi o dziedziczenie, przekazywanie pośmiertne majątku, to wychodzą z tego brewerie, więc trzeba o tym rozmawiać wcześniej i trzeba to planować. I trzecią możliwością jest wygranie. Zdarza się, natomiast to jest statystycznie pomijalne, ale zdarza się, że ludzie wygrywają pieniądze na loterii. Na przykład Hubert z Włocławka na początku lipca odpalił komputer, odpalił DAW, to jest taki jeden z programów, grupa programów do klejenia muzyki, poświęcił 3 godziny i stworzył utwór muzyczny przy pomocy mikrofonu i tego DAW-a. Nazwał go Ona by tak chciała. Okazało się to sukcesem, utwór zrobił ponad 100 milionów od tego czasu, uzyskał ponad 1 000 000 łapek w górę, co jest absolutnym rekordem na polskim YouTubie. Do tej przed Hubertem to Pies Pająk miał najwięcej łapek i oceniam, że do końca tego roku Hubert,
który 19-latkiem był, kiedy kleił, teraz jest 20-latkiem, że Hubert do końca roku zarobi na 300 około miliona złotych za ten utwór i, tego, i za to, co się dzieje wokół tego utworu, bo wiadomo, że to nie sam utwór, nie same wyświetlenia. I to, dopóki Hubert nie przykuje tego w biznes, to to jest wygrana na loterii. I to się zdarza. Jeśli życie trwa wiele dekad, to jest możliwość, że gdzieś tam po drodze taka czy inna wygrana nam się zdarzy. Natomiast w praktyce najczęściej mamy komba, miksy tych trzech źródeł, czyli w większości zarabiamy, coś tam dostaniemy, coś tam odziedziczymy, to są oczywiście duże rozpiętości, ale zdarza się coraz częściej i coś tam może w życiu wygramy. Natomiast statystycznie największy sens ma skupienie się na zarabianiu, bo to jest po prostu najpewniejszy zakład, próba zarobienia pieniędzy. I to jest bardzo długi temat. Skoro jestem na uczelni wyższej, na SWPS-ie, to myślę, że najlepiej byłoby skierować swój przekaz do osób 20-letnich około. Jaka jest moja opinia na temat studiów? Wyrażam w filmie Matury 2020, studia dzienne czy zaoczne. Uważam, że w obecnym świecie, w obecnej gospodarce i w tym, co nadchodzi, studia dzienne poza bardzo nielicznymi przypadkami nie mają sensu, są stratą czasu. No ale jak ktoś na nich wylądował, to na nich jest. Może być dalej, może zmienić, może coś zreformować, może nie. Studiować ogólnie warto i jeśli studiujemy, to niestacjonarnie zaocznie. Ekonomia wygląda w ten sposób, że jeśli chcemy w dużym mieście robić karierę, to te studia nam się niewątpliwie przydadzą, ale nie traćmy na nie 5 dni w tygodniu w najlepszych latach życia, pomiędzy 20 a 25 rokiem życia, kiedy jesteśmy najbardziej. Nie ma to sensu. Poza tym to nas odcina od zdobywania doświadczenia i przyjmowania stresu na klatę, bo studia dzienne w obecnym czasie nie wiążą się z dużą ilością stresu. Może on gdzieś tam się pojawia w okolicach sesji, ale to on nie jest do porównania ze stresem życia zawodowego, dorosłego i odcinamy się niestety od stresu, a jeśli się odcinamy od stresu, to nie umiemy sobie potem z nim radzić. Więc to jest w tym sensie niebezpieczne. Jeśli studiujemy zaocznie, bądź dziennie, niezależnie, zróbmy sobie zawsze checklistę. Ja zauważyłem, że osoby urodzone w okolicach roku 2000 plus minus 5 lat mają tę checklistę niezrobioną. Otóż mają problem z najbardziej podstawowymi zdolnościami interpersonalnymi, jak podanie ręki, jak patrzenie rozmówcy w oczy, jak przedstawienie się w momencie, kiedy ktoś nam się przedstawia, jak napisanie CV, które nie wygląda tak, jakby było pisane na telefonie w autobusie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli poświęcamy 5 lat czasu na studiowanie, a nie mamy zrobionej checklisty podstawowych spraw, które potem się przekładają w rozmowie z rekruterem, w rozmowie z współpracownikiem, w rozmowie z pracownikiem, w wielu, wielu miejscach. To robimy coś źle, bo tamto wymaga mniejszej ilości czasu i nakładu, to wymaga dużej ilości czasu, natomiast te studia nam niewiele dadzą w momencie, jak nie mamy tej checklisty. Myślę, że warto w tym kierunku iść. Tym bardziej, że ze względu na to, że moim zdaniem kończy się super cykl i nadchodzi naprawdę duży kryzys gospodarczy, będzie się coraz ciężej zarabiało. W każdy z tych sposobów, ale przede wszystkim ten pierwszy podstawowy, czyli zarabianie na rynku, w firmie, na etacie, w inny dowolny sposób. I to dużo zmieni. W Polsce jest od 28 lat, rozwija się gospodarczo. Jesteśmy na plusie. 2%, 3% rocznie, 4% w najlepszym roku prawie 7%. Nie ma drzew rosnących do nieba. Nie trzeba być geniuszem, żeby stwierdzić, że w pewnym momencie przyjdzie recesja, czyli ujemny wzrost gospodarczy. Jeśli całe pokolenie nie wie, jak wygląda recesja, to będzie ona potrójnie groźna przez to, bo ludzie będą nieprzygotowani, nie wiedzą, jak to wygląda. I system może od tego zacząć delikatnie mutować. Załóżmy, że taka recesja może wystąpić, że może ona być za rogiem. Moim zdaniem, piszę o tym na przykład na Twitterze u siebie, CryptoPoland, ona jest za rogiem i różnica pomiędzy wzrostem 2, 3, 4, 5, 7% takim, jak był przez prawie 30 lat,
a recesją 2, 3, 4, 7% przez kilka kwartałów czy kilkanaście jest jak pomiędzy dniem a nocą, to jeśli chodzi o otoczenie gospodarcze, a co za tym idzie życiowe, bo jeśli zmieni się drastycznie gospodarka, to musi to wpłynąć na nasze życie. Nie ma innej możliwości. Jest jak pomiędzy dniem a nocą. Jest to duża różnica. Po prostu mniej rzeczy będzie działało. To, co teraz działa, a nawet logicznie rzecz patrząc nie powinno, a działa, wynika z tego rauszu monetarnego, w ostatnim czasie monetarnego, wcześniej to było inaczej pompowane, który trwa. W momencie, jak to się skończy, nie poznacie rzeczywistości. I mądre myślenie o swoich pieniądzach i o swoim życiu i o swojej edukacji to jest przynajmniej dopuszczenie takiej możliwości, że tak właśnie być może i wykonanie jakichś ruchów konsekwentnie i mądrze. Dziękuję. Jak macie pytania, jakiś głos w dyskusji albo opinię swoją, to jestem otwarty. Może na tył podrzucę troszeczkę, chociaż tutaj... No. Złoto kontra złoto? Nie, w to wcale nie będziemy walczyć, ale Cezary, chciałem się ciebie zapytać, bo obserwuję cię na Twitterze i na to, YouTube. Co, to, tak, YouTube, to co robisz. Widziałem ten twój kalendarz kryzysu. Chciałem się zapytać, skąd on przyjdzie? Z której strony do nas uderzy? Tym razem moim zdaniem odwrotnie niż było dwa ostatnie razy. Dwa ostatnie razy było ze Stanów. Od 2008-2009 przyszło ze Stanów i 2000-2001 pęknięcie bańki dotkom przyszło ze Stanów. Natomiast dzisiaj jest tak, że Fed, dolar, Stany i tak dalej są tak naprawdę jednookim pośród ślepców. Bilans, ich banku centralnego, czyli to ile wydrukowali, to jest 18% gospodarki wydrukowali pustej waluty. Euroland wydrukował ponad 40%, Japonia wydrukowała ponad 100%, Szwajcaria wydrukowała ponad 130%. Oni są najzdrowsi. Oni mają stopy 1,5-1,75, mają jeszcze pole do obniżania stóp. Oni mogą reagować i oni mają gigantów z Doliny Krzemowej, którzy zasysają z całego świata sos w tym momencie. Więc oni mają najwięcej kart na stole do obrony przed tym, co nadchodzi. Dlaczego Szwajcarzy tyle nadrukowali? Trzeba pytać pana Jordana. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Bardzo możliwe, że jest moda na franka, bo ja podejrzewam, że tak jak w Polsce, tak i na świecie jest moda, jest psychologiczne przekonanie, że frank szwajcarski jest stabilną walutą, która nie będzie traciła. I myślę, że jeśli świat ma 7 miliardów ludzi, to 2 miliardy może w to wierzyć głęboko i dlatego można wydrukować 130% PKB pustej waluty i ta waluta nie upada. Co w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, gdziekolwiek indziej, zakończyłoby się upadkiem lokalnej waluty. Natomiast w Szwajcarii nie chce. Oczywiście oni też mają inną gospodarkę niż kraje na przykład południowoamerykańskie. I ta gospodarka stoi za tym abstraktem, jakim jest frank szwajcarski. Dokładnie. Wysokomarżowa, międzynarodowa też. Bardzo dużo korporacji medycznych, high-tech. Ciekawa gospodarka. Ja mam takie pytanie, ponieważ... Słuchając pana zarówno dzisiaj, jak i na YouTubie, można odnieść takie wrażenie, że ten kryzys to jest już zaraz za chwilę, za miesiąc, za pół roku, za rok. Czy pytanie jest, czy to nie jest bardziej, że on będzie za powiedzmy 2, 3, 6 lat niż za pół roku, rok? Nikt nie ma szklanej kuli, ja też nie mam. Moje łączenie kropek, które robię od wielu lat, wskazuje mi na to, że w Eurolandzie, Rosji, Japonii zacznie się w przyszłym roku, USA, Szwajcarii, Australii, tych silnych jurysdykcjach w 2021. Jest to rozpisane w twicie na samym górze u mnie na Twitterze. Jak będzie, zobaczymy. Dane, które płyną ze świata od 12 miesięcy zasadniczo, wskazują na to, że mamy rację. Jeśli ktoś śledzi dane odnośnie sprzedaży, produkcji, ISM-y, IFO, PMI-e, widzi co się dzieje. Widzi jak hamuje gospodarka niemiecka, a widzi jak też powoli hamuje gospodarka amerykańska, ale jest rozdział wcześniej, jest lepsza od niemieckiej. Widzi co się dzieje w Japonii i widzi, że bardzo są duże szanse, że to się właśnie rozegra w tym timingu. Oczywiście tam mogą być przesunięcia o 6 miesięcy w jedną, w drugą, ale taki dokładny timing i zastosowanie się do niego, to jest i tak uważam duża wartość.
tym bardziej w stosunku do analityków, którzy mówią w poniedziałek, że wzrośnie, w środę, że spadnie, a w piątek, że pójdzie płasko. Bardzo duża grupa analityków. Rozumiem. To jest i tak dosyć precyzyjnie zarysowany timing przez pana. Natomiast mam jeszcze takie pytanie odnośnie takiego przewidywanego przez pana wpływu na ceny nieruchomości w Polsce, tudzież w Warszawie, które i tak chyba na tle europejskim i tak nie są zbyt wysokie. Czy one są w miarę bezpieczne? Warszawa jest inną planetą. Ja myślę, że Instagram, Snapchaty, TikToki nakręciły modę na mieszkanie w Warszawie. Że piosenki Taco Hemingwaya, całe płyty nakręciły. To robi lepszą robotę niż jakieś kampanie robione przez miasto za pieniądze publiczne. Jak to pójdzie do młodzieży i młody człowiek w Grudziądzu, Pułczusku, Ciechanowcu to usłyszy i się tym zarazi, to go bardziej ściągnie niż kampania robiona przez Gronkiewicz-Waltz albo następcę teraz. I jest moda na mieszkanie w Warszawie i uważam, że małe mieszkania w Warszawie w dekadzie 2020-2030 będą się jeszcze broniły, pomimo kryzysu. To nie znaczy, że będzie to najlepsza inwestycja, najlepsze aktywo, ale będą się broniły. Natomiast jeśli chodzi o inne miasta, a w szczególności o miasteczka i wsie rozrzucone po Polsce i duże nieruchomości tam, duże domy, to ze względu na zmiany społeczne, cywilizacyjne, bezdzietność, migracje, inne czynniki, uważam, że ich wartość spadnie do zera. Z tyłu są panowie też może. Ja tylko jedno krótkie pytanie. Oprócz krypto i złota, jaką walutę? Dolar czy frank? Pośród ślepców jednooki jest królem, dlatego dolar. Ja rozumiem problemy, jakie ma Fed, Ameryka i ja to rozumiem. Natomiast póki system i świat wygląda mniej więcej tak jak teraz, to dolar ma największe szanse przetrwania tej zawieruchy. To jest dalej ponad 50% handlu, ponad 50% wymiany gospodarczej na świecie. Euro drugie w kolejce ma znacznie mniej, yuan się nie liczy, frank się tak naprawdę nie liczy, jen się tak naprawdę nie liczy. Dolar jest królem pośród ślepców. Zaczynające się właśnie, jak pan mówił, że powoli zaczyna raczkować, a ten kryzys zaczyna się pojawiać, plus początki czwartej rewolucji przemysłowej. Jak to może wpłynąć na... Oj, to jest niesamowite. Jeśli powstałoby coś na kształt autonomicznej sztucznej inteligencji, czyli takiej, która się sama ulepsza, sama programuje, to ona by się wymknęła spod kontroli, bo byłaby inteligentna, więc by to zrobiła. Każdy inteligentny organizm do tego dąży. I to by zmieniło historię, jaką znamy. I inwestycyjnie to rozważanie tego jest jak rozważanie wojny atomowej, pełnej, gorącej. Nie ma sensu. Zupełnie zmieniłyby się okoliczności. Wojny atomowej nie przetrwałyby nawet bakterie prawdziwej, a sztuczna inteligencja zmieni całkowicie paradygmat, w jakim żyjemy. Natomiast jeśli chodzi o taką lekką czwartą rewolucję, to znowu najwięcej będą korzystały na tym Stany w świecie zachodnim, a Chiny w świecie wschodnim, bo to są dwa miejsca, gdzie są ośrodki, które realnie, nie fejkowo, tylko realnie produkują rozwiązania, które potem idą na świat. A no i będziemy niepotrzebni coraz bardziej, to oczywiste, jeśli o to panu chodziło. Coraz mniej ludzi będzie siłą rzeczy pchanych w kierunku kreatywności, pisania, malowania i rzucania kaczek na stawie, bo nie będzie. Najlepsi tylko znajdą zatrudnienie w takiej gospodarce. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że może pozostałe pytania zostawicie sobie na po, bo już zbliżamy się do końca. Przed nami Michał Wałdykowski. Dziękuję. Czarka nagrodźmy bardzo pięknymi brawami. Zostaniesz jeszcze z nami i porozmawiasz później, prawda? Dzięki. A przed nami Michał Wałdykowski. Zapraszam na scenę. Też proszę o brawa. Tak jak sektor budowlany, można powiedzieć, od wielu set albo i nawet tysięcy lat niewiele się zmienia, tak Michał razem z kolegami, też inżynierami, stwierdzili, że to trochę zmienią i można powiedzieć, że są w światowej czołówce. Resztę zostawiam tobie.